Ze mną Ewa Łukaszów-Kowalik, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Witam serdecznie. Witam serdecznie w Legnickim Polu. No właśnie, tu już rycerze się zbroją, czy jak to nazwać, te przygotowania do walki stoją już w szrank? Rycerze swe zbroje przygotowywali już od wczoraj. Wczoraj toczyli walki turniejowe, natomiast dzisiaj mamy już krótką migawkę z walk pokazowych. Panowie rycerze są w szrankach. Za chwileczkę krótka prezentacja ich umiejętności. Szranki, wyjaśnijmy, no to taki ring ówczesny. Tak, jak najbardziej, zabezpieczający bardziej publiczność, ale również wyznaczający teren rywalizacji rycerskiej. Ta walka wygląda zupełnie poważnie, a te miecze błyszczące w słońcu wyglądają na całkiem ostre. Rycerze zawsze walczą na całego, na tym polega hart odwagi, hart ducha i chęć rywalizacji i bycia po prostu najlepszym. A szczególnie tacy rycerze zjeżdżają do Legnickiego Pola. No właśnie, ilu ich zjechało w tym roku? Jeszcze dojeżdżają do nas ostatni uczestnicy dzisiejszej inscenizacji. Zakładamy, że będzie to ponad 120 uczestników samej inscenizacji, ale ludzi na obozie mamy już na chwilę obecną blisko 280. To całkiem sporo, publiczności też coraz więcej. Trudno się dziwić, bo atrakcji tu w Legnickim Polu co nie miara. Staramy się, aby w formule zabawy i imprezy, wydarzenia historycznego i tego się póki co staramy trzymać, aby nie rozdrabniać się na inne pomysły. Dzień dobry, witamy serdecznie. Witajcie. Mamy niespodziewanego gościa. Witajcie, nadobne niewiasty. Tak, w bitwie pod Legnicą brali udział nie tylko rycerze, ale wszystkie stany. Ktokolwiek był w stanie unieść miecz, ale nie tylko. Ja tutaj występuję z młotem, wykonanym z żywego drzewa. Wszystkim się walczy. I bardzo się cieszę, że jesteście. Również stan duchowny, odziany zgrzebnie i samotnie, tutaj też do walki stawał. Czyli rozumiem, panie, że jesteś mnichem. Tak, jestem mnichem, a właściwie kapelanem zakonu joannitów ze Strzegomia i tutaj cały mój zakon ze Strzegomia przybył. I ja także, żeby z pustymi rękami nie walczyć, ten oto młot w ręce wziąłem i na bitwę zaraz wyruszymy przeciwko hordom Mongołów. Wszystkich też zapraszam serdecznie na bitwę, do oglądania relacji i do po prostu wspólnej, dobrej zabawy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. To był mnich, niespodziewany, nieoczekiwany gość na naszej antenie. Wróćmy do tego wątku, co nas tutaj dzisiaj jeszcze czeka. Przed nami już za momencik rozpocznie się pokaz alchemii tuż pod sceną. Potem sprytnie przejdziemy do koncertu muzyki dawnej w wykonaniu zespołu Roderick. I będziemy przemieszczać się już w kierunku miejsca, gdzie ma odbywać się Spróbujmy się powoli przemieszczać. Tak. Wędrujemy przez rynek w Legnickim Polu, zaraz mijając warsztaty rzemiosł dawnych. Po lewej stronie mamy gry i zabawy z historią w tle. To atrakcje przygotowane specjalnie dla dzieci, tak aby i one znalazły coś mniej współczesnego dla siebie, choć ta współczesna strona też jest. To jest ten catering, który tutaj wszyscy chwalą. Ale skupmy się na tym, że przechodzimy ulicą historyczną w kierunku naszego pola bitwy. Po lewej stronie będzie można jeszcze raz rzucić okiem na nasz przygotowany obóz. Na trybunach przygotowanych specjalnie dla Państwa będzie można, mam nadzieję, wygodnie stanąć albo zasiąść i obserwować to, co przygotowali rycerze z bractw, między innymi Świdnickiego, z Bolkowa, ze Strzegomia. Przyjechała do nas konnica z Gniezna, z okolic Poznania. Czyli całą Polskę tu gościmy tak naprawdę. Stargard szczeciński też się zameldował. Szczegółowe informacje będą na pewno, jak już zamkniemy te wszystkie listy zapisów, upublicznione i będę tym wszystkim rekonstruktorom pięknie dziękować. Ale włączają się też mieszkańcy, tak na koniec powiedzmy im podziękujmy, bo to, proszę Państwa, niesamowite uczucie być dzisiaj w Legnickim Polu, gdzie współczesność tak pięknie miesza się z historią, gdzie współcześnie odziani ludzie w jeansach, w jakichś innych materiałach mieszają się z tymi, którzy tak jak my, niewiasty pięknie ubrane jesteśmy w ówczesne stroje ze średniowiecza. Ta impreza nie miałaby takiej formuły, bo jest to już trzecia edycja, gdyby nie wsparcie i zaangażowanie
większości mieszkańców Legnickiego Pola, bo to oni stanowią silną grupę już wolontariuszy. Bez ich zaangażowania nie byłoby w zasadzie nic możliwe. Uczestniczą we wszystkich przygotowaniach, od szykowania strojów, uzbrojenia, poprzez prace porządkowe, przygotowawcze, zabezpieczające, bo tutaj kłaniam się i policji, i strażakom, i harcerzom. To są nasze służby porządkowe i całej rzeszy wolontariuszy, która naprawdę wspiera nas w każdym wydaniu. Dziękuję serdecznie mojej załodze, bo my tą imprezę przygotowujemy w zasadzie blisko 5 miesięcy. My jesteśmy wsią i ten Gminny Ośrodek Kultury, który dźwiga ciężar przygotowania dość dużej jednak imprezy, spoczywa w zasadzie na garstce naprawdę niezawodnych ludzi. Moi pracownicy z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu co roku mają podniesioną poprzeczkę, ale zdają egzamin bezbłędnie. Wam dziękuję. Dokładnie, im bardzo dziękujemy, a Was wszystkich tutaj zapraszamy. Nie może Was tutaj dzisiaj zabraknąć. Przybywajcie całymi rodzinami, bo jak już powiedziałyśmy, jest mnóstwo atrakcji dla całych rodzin i piękne niewiasty znajdą coś dla siebie i zacni rycerze i ci młodzi giermkowie, którzy być może będą tutaj zdobywać pierwsze szlify rycerskie. Czekamy na Was w Legnickim Polu. A za nami konferencjer jeszcze z pola bitewnego, który tam pilnuje porządku.